To działa? Nie, czyli to. No nie. O, działa. Odciszam grę. Odciszyłem siebie. Muszę ten skrót jeszcze znowu tam zedytować. Będzie scrap mechanic? Kurde. Śmiej się. Chcę kupić tą grę. Dlaczego wy ciągle mi psujecie wszystkie niespodzianki, które dla was szykuję? Ej, w ogóle słuchajcie, bo w ostatnim odcinku tutaj dałem, że zwyższone podatki. Jak szybko to zrobiłem, tak szybko to wyłączyłem, bo jak tylko skończyłem nagrywać, to od razu wszystkie firmy zaczynały bankrutować. Ale źle nie jest. Tutaj system podziemnych autostrad jest w ogóle rewelacyjnie rozwinięty. Czy myślę o jakichś meetupach? Jak będę dużym youtuberem, to oczywiście czemu nie? Widzom też należy się. Czy to będzie na kanale? Tak, cały live będzie na kanale, tylko powiedzcie mi jedną rzecz. Według was lepiej wyciąć oddzielnie te rzeczy, czyli na przykład oddzielnie będzie Eurotrack, oddzielnie będzie City Skylines i oddzielnie będzie jeszcze ta jedna gra, czy całego live'a tak na raz wrzucić, tak na przykład dwugodzinny materiał? Co lepiej, podzielić to czy całość wrzucić? Bo mi się wydaje, że podzielić. Czy ja chcę ruch tutaj ogarnąć? No nie da się tego ruchu ogarnąć, no. No kurde, kierowniku. Daj modal, dam ci w pizzy u Salmana. Oddzielnie wyciąć. Też tak właśnie myślę. Też tak myślę i właśnie też tak zrobię swoją drogą. A swoją drogą chcę kupić. Pobrać moda, żeby można było mieć więcej tych kafelków. Nawet do 81. Kurde. No rewelacja, jakbym mógł, wiecie, tak mieć 81 kafelków i aż tam gdzieś sięgać tą mapę. O Jezu, jak to było fajne. Wszyscy chcą oddzielnie, no i bardzo dobrze. Cieszę się, że się zgadzamy, moi kochani. Dobra, teraz tak, bo tutaj coś ostatnio mi truło, że ten, że sklepy, że fabryki. Każdy by tylko truł, a nikomu nie ma robić. Tu widzę w ogóle nową dzielnicę fabryczną. Dawaj, modo albo orzeszek będzie smutny. A Simsy? O Jezu, jak ja dawno w Simsy nie gram. Znowu są aktualizacje, ja nie cierpię aktualizować takich gier. Coś miałem powiedzieć właśnie. Shit. Co ja mówię? Możecie mi przypomnieć, bo zapomniałem. Teraz aktualnie mnie ktoś wybił strasznie. Plus, przypomnijcie mi. No to się skupię trochę na budowaniu. Czy z kimś bym nagrał Simsy? Nie, chcę mi się teraz nagrywać Simsów. Orzeszek jest smutny. To go pociesz. Jak się zajmujesz pieskiem? Co ja robię? Ja tu walnąłem podziemne drogi. Ej, autentycznie, sorry. Ten jeden raz zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Jest mi teraz z tego powodu źle. Nie lubię strasznie gubić wątku. Ale jeżeli chodzi o Citysy, to... Tak jak mówię, chcę troszeczkę tego... Błażej idzie pocieszyć orzeszka, bo ktoś mu moda nie dał. Super. To po prostu, no... Mam plan tutaj rozbudowy. Będę się bawić. Swoją drogą scrap mechanic, tak jak powiedziałem, też będzie. Bo strasznie lubię tą gierkę. Daje bardzo dużą swobodę i kreatywnie się rozwijać. Także, słuchajcie, ja tutaj już muszę przygotować jedną ważną rzecz, jeżeli chodzi o tą dzielnicę. To znaczy drogę, do której będą dochodziły podziemne tunele. Tak, tutaj też będzie dojazd podziemnymi tunelami. No co tak? Niżej ten tunel. Tu i tu. Stąd swoją drogą niech na przykład przychodzi... Aha, tu jest zbyt strome, ale tu już jest okej. Boże, weź wyjdź z tymi pytaniami, naprawdę. Dostaniesz bana u Salmana. Będziesz pierwszą osobą, która dostanie bana u Salmana na live'ie. Orzeszek poszedł, a lubi City Skylines. No to jak go pilnujesz? Pozdro od Kajsterio. Ej, czy to źle, że mi nic nie mówi ta nazwa? A, dobra. Dzięki Kajsterio, tutaj ktoś zrobił, powiedzmy, rajda. Także już ogarniam.
nie jesteś danym youtuberem, no to kurde, widzisz, to jest nas dwóch. Także takie tutaj przyjemne pogaduchy sobie urządzamy grając w City Skylines. Właśnie tak ostatnio się zastanawiałem, kurde, czy te live'y na YouTubie to są takie, takie wiecie, bardzo spokojne, bo na przykład na Twitchu to jest strasznie spokojnie. Na Twitchu jest strasznie spokojnie, a na YouTubie, jak widzicie, nie jest spokojnie, bo tutaj taki właśnie Kajsterio człowieka rajduje. No, jak ja mam się czuć bezpiecznie na YouTubie? Nie, a tak poważnie to spoko. No. Całkiem miła sprawa. No, zależy od YouTubera. Czy ja mogę tutaj gdzieś zrobić tunel? Aleksandros idzie oglądać Star Warsy. Szanuję. Ja też bym wybrał Star Warsy. Ja jestem strasznym nerdem, jeżeli chodzi o Star Warsy. Boże, jak już tylko ruszała przesprzedaż biletów na The Last Jedi, to ja już je miałem. Zamówiliśmy z kolegami, bo po prostu jesteśmy nerdami. Ślicznie, podziemne tutaj tunele. Ale czy na przykład stąd nie poprowadzić tunelu? Jak ja kocham te tunele robić? Jak zajęte. Niżej się nie da? Nie da się. Trudno. Ale ja coś jeszcze wykombinuję, bo tu musi być strasznie wszystko połączone. Na przykład... O! Fuck. Ale... Tutaj zrobimy. Cyk. Jak za granicami. Dobrze, to normalne pytania możesz zadawać. Za normalne pytania nikt jeszcze bana nie dostał. O! O! Ślicznie. Ale ja uważam, że to jeszcze może dostać swoje osobne tutaj wyjście. A jakby tutaj taki wyjazd zrobić ładny? Aha, to nie. Znaczy, jeżeli chodzi o City Skylines, to ja strasznie lubię w to grać, jak zauważyliście, bo ta gra jest taka, że strasznie pobudza moje głupie myślenie. Jest strasznie abstrakcyjne. Dobra, tu będzie nowa dzielnica przemysłowa. Tylko pierw musimy zrobić więcej sklepów. Więcej sklepów trzeba. Tylko pytanie, czy tutaj jest woda pociągnięta? Ano nie jest. To warto by im pociągnąć wodę. Jakie kontrowersyjne kanały lubisz, ile lubisz? Miały być normalne pytania. Ale z kontrowersyjnych kanałów kocham Klocucha. Naprawdę, Klocuch to jest taki majstersztyk YouTube'a. To jest rewelacja. Greetings from PewDiePie. O mój Boże, PewDiePie zrobił na mnie rajda. Kocham Klocucha. Słuchajcie, jak ktoś jeszcze nie kojarzy Klocucha, ja sobie szybko pozwolę wytłumaczyć, kto to jest. Klocuch to jest autentycznie największy troll polskiego YouTube'a. Nikt nie wie chyba. Przynajmniej tak się orientuję, że nikt z YouTuberów nie wie, kim jest Klocuch. Klocuch nigdy się nie pokazał. Śmiać mi się, że trochę chce, że jakieś kanały robiły wręcz śledztwa, które miały dowieść, kim jest Klocuch. Śmieszna sprawa, bo na ostatnich regatach YouTuberów można było zobaczyć na stronie, że między innymi gościem regat będzie właśnie Klocuch, a on nagrał o tym filmik, że się wkurzył w cudzysłowie i zbeształ, że tutaj postaram się udać głos Klocucha. Ja uważam, że w miarę mi to wychodzi, ale mogę się oczywiście mylić, bo no, mistrza nikt nie przebije. On mówi, co to ma być? Jakieś tutaj regaty. Myślę, że fajne są, a wcale tak nie je, bo mnie tutaj wpisują, że ja niby przyjadę, a mnie wcale tam nie będzie, bo... Więc pany jedne, niech się bawią tam dobrze, mnie nigdzie nie będzie, oni kłamią, chcą was okłamać, więc nie słuchajcie ich, to jest kłamstwo i mnie tam w ogóle nie będzie. Tylko jak coś, to nie jest tam, wiecie, teraz 2017 Klocuch Exposet, nie, że tam Salman jest Klocuchem. Tylko po prostu troszeczkę bawię się zmianą głosu. A robię to dosyć długo, bo już tak Lutz nowy przyszedł. Treść Lutza brzmi: mam już Oleszka i oglądam. Daj moda u Salmana, moda u Salmana, a inni będą dostawać bana u Salmana, hej. Kurde. Błażej.
No, jeżeli chodzi o zmiany głosów, to ja już, słuchajcie, w przedszkolu, słuchajcie, ścina się cały czas, no bo to jest live emo. Ja już, słuchajcie, w przedszkolu udawałem głos postaci z bajek czy kreskówek. Ja strasznie to lubiłem, bo przy okazji inne dzieciaki strasznie to też lubiły, jak to robiłem. Jak pracowałem, słuchajcie, w McDonaldzie, bo tak, pracowałem w McDonaldzie w zeszłym roku w wakacje, to mieliśmy straszną bekę z moim kolegą, bo mopowaliśmy podłogi i ja udawałem mu głos mistrza Jody. Trochę wyszedłem z prawy, jeżeli chodzi o Jodę. Ale to było tak bekowe, że na przykład mamy te mopy, a ja takie... Mopować mocniej, musisz ty tam. Nie, nie mam tej chrypy takiej. Mopować mocniej, musisz ty tam. Plamę ciemną wyczuwam ja. Nie, wyszedłem z prawy, poczekajcie, może się napiję, to może wyjdzie. Plamę ciemną wyczuwam ja. No, także mniej więcej coś takiego. No nie, jeżeli chodzi o Jodę, to wyszedłem z prawy. Ale taką bekę z tego mieliśmy, naprawdę. Mapowanie było wtedy tak przyjemną robotą, jak nigdy. Autentyk. True story, bro. Także śmiesznie, naprawdę śmiesznie. Ja ogólnie bardzo lubię takie pierdołowate wygłupy. Wiecie, jakieś tam, no... Plamę brązową wyczuwam tam, o Boże, Błażej. Dlaczego? Nie, tam, chociaż tam były brązowe plamy. Nie takie jak myślisz pewnie, ale były. No, takie właśnie pierdołowate wygłupy, z tyłu chociażby Pączkowskiego. No Pączkowski to jest mój taki ulubiony wygłup, nie? Że wiecie, niby 18 lat, powiedzmy, pełnoletni człowiek, tak? Nie dorosły, tylko pełnoletni, bo ja nie jestem cały czas pełnoletni. Mam zrobić rajda kamieniowi. To podaj adres, ja tu mam już parę kamieni w siatce, to zaraz przyjdę z chłopakami, nie? Co ja mówiłem? A, że wygłupy. No słuchajcie, no niby był taki pełnoletni chłopak, nie? Wszystko fajnie. A to kurde, takie straszne wygłupki, nie? Także ja tam uważam, że nie ma co tam za bardzo się przejmować jakimiś pierdołami strasznymi, bo ludzie strasznie są spięci dzisiaj. Ja tego nie rozumiem. Że oni nie potrafią na chwilę zatrzymać się i powygłupiać. Także to jest takie trochę smutne. Mam powiedzieć jakiś wygłup, ale śmieszny. Czekaj, co ostatnio śmiesznego zrobiliśmy? Co ostatnio? Ja próbuję sobie przypomnieć jakieś ostatnie głupie pierdoły, co robiliśmy. No, historię już naszej wycieczki samochodowej znacie. Więc to była najgłupsza rzecz, jaką ostatnio zrobiliśmy. Naprawdę, te czerwone korale i... To jest mój samochód, a nie ja. Co tutaj się dzieje? Przecież tutaj są pracownicy. Dlaczego te fabryki bankrutują? Przecież kazałem tutaj, żeby były sklepy. Więc dlaczego tu nie ma sklepów? Ja się pytam, dlaczego tu nie ma sklepów? A, tutaj są te drogi inne. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. O, ślicznie. Czy ktoś się może zastanawiać, po co ja teraz to robię? A ja robię to po to, żeby potem robić skrzyżowania. Dzięki czemu będę mógł na większej przestrzeni gospodarować tutaj budynkami. No i zobaczcie, sklepy nie powstają i to jest przykre. Jak ja mam rozwijać miasto? A ja bym tutaj zrobił tak parę sklepów, na przykład tutaj. One się powstaną? Czy nie? Nie powstaną. Tak, widziałem twoje pytanie, czy planuję coś zmienić w moim wizerunku. Przecież znasz doskonale wszystkie odpowiedzi. Dlaczego tak to raszujesz? Ja wiem, że ty chcesz, żebym się przyznał przy ludziach, ale to wszystko może kiedyś na filmie będzie. Tu bym chętnie tą wysepkę zagospodarował. No halo. O co chodzi z tym miastem? Dlaczego ono tak bardzo powoli się rozwija? O! O! Rozwija się. Znaczy, tu nie będzie prądu przez chwilę, ale jak tutaj poprzechodzą zaraz nowe tutaj ten. Nie, nie z tobą. Jestem złym człowiekiem.
A mnie nie obchodzi, że chcesz. Zrób sobie kanał. Jestem tak wrednym człowiekiem. Znaczy, bez przesady, jakimś tam super wredny nie jestem. Ja po prostu lubię się droczyć z ludźmi. Ja lubię się bardzo droczyć z ludźmi i tak delikatnie, wiecie, Pamela Camerson, to jest też właśnie, o, proszę, propos głupich rzeczy ostatnio właśnie, no. Pamela Camerson, zamiast powiedzieć Pamela Anderson, to było Pamela Camerson. Elektrownie w Czarnobylu, są elektrownie atomowe w tej grze, ale nie mogą niestety walnąć. No dlaczego jesteście bezrobotni tam? Absolutnie tego nie rozumiem. To jest droga jednokierunkowa, prawda? A, no prawda. To ja mam tutaj pomysł, żeby poprowadzić stąd. Tak gdzieś tutaj. Drogę jednokierunkową. Żeby ludzie mogli dojeżdżać do pracy. O wiele mi lepiej. Jaka to gra? Cities Skylines. Cities Skylines to jest taki city builder bardzo fajny. Bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o mnie, moje zdanie. Ponieważ jest trochę jak Sims City, ale mam wrażenie, że jest bardziej rozbudowany. O Jezu, jakie lagusy. Jest bardzo fajnie rozbudowany, bardzo lekki i jak widzisz, ktoś taki jak ja potrafi zarządzać miastem. A ja osobiście uważam, że nie potrafię grać w strategię czasu rzeczywistego. Z tego powodu, że no nie radzę sobie z nimi. Słuchajcie, pierdziele, tutaj zrobimy w takim razie sklepy małego zasięgu. Bo ja zauważyłem, że te jednak dzielnice można, jak widzicie, miksować ze sobą. No to jest żaden problem, żeby tutaj powstawały na przykład tutaj jakieś wieżowce. Stare dobre Salmanowo, nie? Ale shit just got real. To bezrobocie jest straszne. Ej, kurde! Tutaj ludzie nie mają opieki zdrowotnej. Znaczy, to bym im walnął taką małą kliniczkę, taką małą straż pożarną i taki mały komisariat, żeby się czuli bezpiecznie. Shot i wrócił. O, no o co tu w ogóle, o co tu chodzi? O Jezu, o Panie. Słuchajcie, są memy teraz z tym ptakiem, tą mewą. Wiecie, że jest mewa, która coś tam krzyczy? A potem jest taki, wiecie, inhales, czyli tam, że bierze wdech i tam się drze. I mój ulubiony to jest ten mem, jak ta mewa tam stoi. Pan kiedyś stanął nad brzegiem. Tam leci nagle z inhales, takie. O Panie! Rewelacja, po prostu rewelacja. Mój ulubiony mem. Ja swoją drogą też tak robię, jak chodzę uczniom. Też tak robię, naprawdę. Tak idę i sobie tam gdzieś nucę cicho. Pan kiedyś stanął nad brzegiem. I na przykład potem tam idę i tak na cały mój regulator. Nie, wow, Panie! Naprawdę, czasami reakcje ludzi są genialne. Bo niektórzy się uśmiechną pod nosem. Naprawdę, będą się uśmiechać do ciebie. A niektórzy będą patrzeć jak na debila. Nie nucisz cicho, nucę cicho. No co tu chodzi? Czemu tu jest kryzys gospodarczo-ekonomiczny? Czemu tu jest bezrobocie? Że co, że ludzie, co mają małe domy, już nie chcą sklepów? Dobrze, dobrze. Ludzie w małych domach też mogą tu żyć. Small lives matter. Ja w ogóle po prostu kocham takie teraz te gównoburze, co powychodziły chociażby z tym akcji bodajże Reddita, nie, 4chana chyba. Albo Reddita, nie, 4chana, przecież to 4chan takie rzeczy raczej odwala niż Reddit. Rajda zrób. Ja nie robię rajdów. Ja jestem na ogół zbyt skupiony tym, co robię, żeby się zajmować rajdami. Poza tym, właśnie to jest dziwny taki zwyczaj robienie rajdów. No ale kontynuując to... Ta akcja, że wiecie, it's good to be white, że tam ludzie mają pretensje, że jeżeli ktoś powie, że się cieszy, że jest czarny... Swoją drogą pytałem się czarnoskórych gości, czy określenie, że jest czarny, jest obraźliwe, powiedzieli, że nie. Jeżeli ktoś powie, że jest czarny i jest z tego zadowolony, to wszyscy, okej, spoko, ziomek, cieszymy się twoim szczęściem. Ale jak ktoś powie, że jest biały i się cieszy, to od razu jest rasistą, nie? Także mnie to śmieszy. To są takie podwójne standardy, które ja uważam, że są strasznie głupie.
Jak można takie coś w ogóle uważać, że jeżeli ktoś uważa, że cieszy się, że jest biały, to jest dobrze, ale jeżeli ktoś się cieszy, że jest czarny, jeżeli ktoś uważa, że jest czarny, fuck! Jeżeli ktoś się cieszy z tego, że jest czarny, to jest dobrze, a jeżeli ktoś się cieszy z tego, że jest biały, to źle, no to kuźwa, w jakich my czasach żyjemy, upośledzonych. Naprawdę, to jest wręcz straszne. Czy mogę tutaj jakoś zrobić? A no mogę. Znaczy trochę pochićkałem tą drogę. A co mi szkodzi? Tu też niech jest przystanek. Tu jest w ogóle linia niepokryta. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Tu jest linia metra. Więc tradycyjnie musimy połączyć te przystanki, żeby jak najwięcej ludzi łapało się na przesiadki. Bo przesiadki to jest po prostu, o Boż, największe błogosławieństwo komunikacji miejskiej w City Skylines, autentycznie. Jeżeli nie zrobicie linii z przesiadkami, to po prostu, no nie da się, nie da się. Tutaj niech autobus może nie przejeżdża przez moją świetną linię podziemnych tuneli. A i na przykład tutaj. Tutaj. I tu niech się kończy. Tylko wiecie, co bym chciał? Teraz bym chciał otworzyć to menu zarządzania. Gdziekolwiek ono jest. O, dokładnie tutaj jest. To tutaj? To. To bym chciał. Linia numer 6. Dajmy ją czerwoną. Linia numer 5. Dajmy ją żółtą. I linia numer 4 kursuje przy Przemyśle, więc ona też może być w takim razie żółta. Mówicie, jeżeli linie na siebie nie nachodzą, żaden problem, żeby były w takich samych, no, kolorkach. Mashama Bosalmana, Bosalmana, Hama Bosalmana, Hama Bosalmana, Mashama Bosalmana, Hama, bo to co? Ej, teraz Błażej, kurde, zawojowałeś. Ja nie wiem, o co ci poszło teraz, nie wiem, o co ci chodzi kompletnie. Ej no, jakim cudem? Ja się pytam, jakim cudem? Może dlatego, że tu nie ma edukacji? Zapytaj tutaj jaką w ogóle bardzo miłą placówkę edukacyjną dla tych wszystkich ludzi dobrej woli. Nie ma mieszkania. Czas tutaj doszedł na edukację. No jest super. Tylko wiecie co? Teraz by padało tą autobusową tutaj ten zrobić kawałek dalej. Bo tu przy szkołach musi być przystanek, to jest must. Czego właśnie? Kuźwa. Co ja właściwie wyrzeźbiłem? Błażej, proszę cię, uspokój się, bo ja naprawdę zaczynam się teraz bać. Mogę tego jakoś zedytować. A, tu mogę tylko... A, tak. Tu, dobrze. Tak miało być. Ej, czemu coś nie zamknęło? Dobrze. No ale słuchajcie, tutaj już przyszły te małe społeczności. Fabryki dalej tutaj widzę mają problemy. Tutaj ze sklepami jest wszystko spoko. Autentycznie nie wiem, o co chodzi. To by wypadało zrobić w sumie jakieś autobusy, nie? Na przykład tutaj. Tutaj. Tu nie zrobię takie, wiecie, serpentin. Tak, zakończ linię. Super by była. Niech leci aż tu. 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 Teraz tak, tutaj niech się połączy z tą linią. I idzie z nią aż, słuchajcie. Może tutaj niech idzie, co? Niech idzie tutaj aż, prawie jakiś sport. Jestem strasznie leniwy, ale mam takie myśli, żeby to jakoś ostatnio zmienić. Ja bym strasznie, kurde, chciał się na rower wybrać teraz. Czy ja wiem, że pogoda nie jest jakaś super rewelacyjna, rozpieszczająca, ale jakoś mam taką ochotę na rower. A i niech jest tu przystanek i tutaj koniec, bęk. Dobra. Tutaj się zbiega z jakąś inną linią niebieską? Nie.
No i prawidłowo. Co jest, Shotty? Ma napisać tylko moją ksywkę. Czy moje auto ma napęd na tył? Nie, na przód. Ma napęd na przednią ośkę i teraz pewnie Shotty szuka, jakie samochody mają napęd na przednie koła i będzie, wiecie, takimi drobnymi pytaniami eliminować konkretne modele, aż się w końcu dowie, czym jeżdżę i będzie szukać mojego samochodu. Znaczy, no, może pół godzinki. To dobrze, że się znasz na autach, Shotty. Bardzo dobrze, ja nic nie mówię. Jeszcze może tak pół godzinki, góra godzinka, bo nie chcę też za długo siedzieć. Potem przede wszystkim muszę to wycinać, pobierać, edytować. No i poza tym też jest pora taka, nie? A ja chcę się wyspać w końcu. Ja naprawdę, autentycznie, ja się nigdy nie mogę wyspać. Ja jestem człowiekiem, który nigdy nie śpi. Czy ja tutaj walnąłem... Jezu, już się bardzo są same jednokierunkowe. Ej, śmiecie się, zrobiłem takie... Naprawdę. Ja zawsze bokiem jeżdżę, ja jestem drifterem od urodzenia. Jak mnie mama urodziła, to ja nie dostałem wózka, tylko ja dostałem, słuchajcie, kierownicę i od razu drift na ręcznym. No i zobaczcie, i są sklepy, i powstają sklepy, i co? I dupa! I nic! Prawo, lewo, pierwsze drzewo, tak było. Ej, sklepy powstają. I na razie jest im dobrze. Ej, tu też się utrzymały sklepy. Znaczy, dzielnica fabryczna to standardowo kryzys ma. W ogóle ostatnio się dowiedziałem, że może nawet opłaca się zrobić coś w stylu przemysłu rolniczego. Albo na przykład przemysłu leśnego. Na przykład gdzieś tutaj zrobić taki przemysł leśny. Albo tutaj, gdzie jest trochę tych drzew, nie? Patrzcie. Aha, trzeba dzielnicę wydzielić. Na przykład tutaj. Taka równiutka będzie dzielnica. Tu. Tu, tu i tu. Teraz tylko to zamalować. No właśnie, są fajne systemy dzielnicy. Ja nie wiem, czy takie rzeczy były w SimCity, bo ja szczerze mówiąc nie grałem w SimCity. Tu niech będzie przemysł leśny. Przepisy standardowo. O recyklingu. W zakazie palenia. O zaopatrywaniu w ten. Jakie tu są jeszcze przepisy? W ciężkim przemyślu? Tylko jest co? Recykling, czujniki i transport. Ach, dobra. Tutaj w sumie nie ma transportu, jak widzicie. Ale dajmy. O Jezu, sorry, nie zauważyłem nawet. Ale dzięki za ludca. Błażej naprawdę z tymi ludcami tak poleciał. Wiesz co? Ja będę teraz miłym youtuberem, zminimalizuję sobie gierkę. Ja teraz jestem na osobnym pulpicie i wejdę sobie specjalnie na stronę Lutza, żeby przeczytać twojego Lutza. Bo ja jestem taki dobry. Dashboard. Czy ja mogę odczytać ostatniego Lutza? Ostatni Lutz. Gdzie jest ostatni Lutz? Ej, ostatni Lutz, jaki mi się wyświetla, to jest mam już orzeszka i oglądamy. Czyli jeszcze chyba go nie zaktualizowało. Dziwnie czytam twój nick, czyli jak jest schoty? Bo mi się wydaje, że to jest, wiesz, z angielskiego zaczepienia, czy to jest po prostu shoty. A wiesz, na przykład shoot, nie? A co się czyta? Schoty? Bo ja serio nie wiem, jestem teraz w dołku. A, chyba kupię sobie nowe kalosze. Dokładnie tak. Kiedy nie wiecie co robić, no kuźwa. Kiedy nie wiecie co robić, kupcie nowe kalosze. Ja myślę, że... No, da się robić lotniska. Tylko jeszcze ich nie odblokowałem. Jeszcze muszę mieć 65, prawie drugie tyle mieszkańców. A, widzisz, Shotty. Czyli jednak miałem rację. Ej, zrobiłbym tutaj port. Serio.
tutaj odchodzący, poczekajcie. Tutaj na przykład... Nie tak, tylko tak, normalnie. Tutaj niech będzie port. W sensie taki towarowy. Jak jest zajęte? Przez co niby? A jak zrobię tą ulicę kawałek dłuższą? To już jest za długa. Nie kupię ci kaloszy, nie licz na to. Jak będziesz miał, to zrób, bo jestem specem od lotnictwa. No story, a ja niby nie. Ja jestem specem od wszystkiego. Na przykład nie potrafię zrobić portu. To jest właśnie głupie, że najpierw powinienem móc postawić ten port, a dopiero potem, żebym mógł zrobić sobie ten... A bo to nie ma w sumie tras morskich chyba, co? Czemu mam to podłączać tam do tych tramwajów? Nie mam pojęcia. Czekaj, zróbmy może tak. Tutaj na brzegu prowadzimy taki ten. I czy teraz będę mógł to zrobić? No shit, Sherlock. Wiem, że miejsce jest zajęte, gro. O, matko, jednak ta gra jest trudniejsza niż wszyscy myślicie, że jest. Bo Salman się w niej męczy. No nie, no nie wierzę. No, jak mam to w takim razie? Dobra, wiecie co? Ja myślę, że tym bardzo fajnym akcentem zakończymy odcinek, bo widzicie, tutaj panuje bezrobocie. Miasto się chce rozwijać. Tu się fajnie wszystko rozwinęło. Tylko nie rozumiem fenomenu bezrobocia, bo transport jest tak zrobiony, że ci ludzie mają, autentycznie mają dojazd. Stąd mogą wysiąść na przykład w metro i metrem pojechać tu czy tu. I to nie ma problemu, a tam wszędzie jest dojazd. RIP klawiatura za 20 sekund. Człowieku, ja bym nigdy nie zniszczył klawiatury. Ja za bardzo szanuję sprzęt, którego używam. Naprawdę, ja nie rozumiem, jak ludzie na przykład się rage'ują, rozwalają klawiaturę. Dobra, nie, ja zapisuję grę. I co? Zmieniamy gierkę? Możecie szybko odpowiedzieć, bo to jest fajne, że jest bardzo walne opóźnienie na YouTubie. To jest najfajniejsza rzecz na YouTubie. Na niespodziankę możemy zmienić gierkę. A na jaką? Na niespodziankę. To jest gierka, w którą ostatnio zacząłem grać i naprawdę mnie wciągnęła także... O Jezu! Masakra. Naprawdę. Specem od wszystkiego, prędkość lądowania DC-10, minimalna długość pasa do lądowania, bym miała prędkość, z którą można startować. Stary, no ja to startuję nawet, wiesz, stojąc w miejscu, nie? Ho. Zajezdnia. Ej, w ogóle czekajcie. Czy jak ja poprowadzę pociągi towarowe... Ej... Jakbym tutaj zrobił na przykład ten pociąg i on by dostarczył towary tutaj. Czy to by miało sens? Mi się wydaje, że tak. I chyba tak zrobię. Ale to, jak mówię, następnym razem. Prędkość 100 węzłów, 1 km. No widzisz? Shoti nie wie. Ale ja wiem. Dobra, to ja znowu się przełączam.